Siema, dzisiaj będziemy chcieli zamontować tutaj gniazdo ładowania USB. Zakupiliśmy takie. Tutaj mamy na dwa wtyki. Mamy do tego komplet kabli. No i spinki, żeby się tam połączyć plus minus. Będziemy chcieli go zamontować w tym miejscu. I obok będziemy chcieli też zamontować kabel AUX. Podobnie jak jest w E90 to rozwiązane. Ja chwilowo mam kabel AUX tutaj schowany. Ale będziemy musieli to wszystko wyciągnąć i rozebrać. Kabel przeciągnąć tu. To i tak musimy wszystko rozebrać. Tu musimy ściągnąć gałę. Tak, teraz tak, rozepniemy te dwie śrubki. Rozkręcimy te dwie śrubki, co tu są. Podniesiemy to, odepniemy kostki. Tutaj są kolejne dwie śrubki. I tu są kolejne dwie. Jak je wyciągniemy, to po prostu to wszystko wyciągamy stąd. Tutaj jest gniazdo zapalniczki, to je będzie trzeba wyciągnąć. I teraz tak jak to jest, to wyjdzie całe. Tutaj tą kieszonkę wyciągamy. Też ją zdejmujemy. No i w tym miejscu będziemy wiercić, nie? Dobra, jako że mam tylko dwie ręce, nie jestem ośmiornicą, dam pauzę, rozbiorę tutaj to wszystko. I pokażę co da. Dobra, rozkręciłem tu już wszystko, powyciągałem te wszystkie rzeczy. Wszystkie śrubki mamy. Teraz trzeba wrzucić na czwarty bieg, żeby to spokojnie wyszło. Tu mamy nasz kabel AUX. Musimy go przeciągnąć z powrotem. Tędy. Nie jestem pewny, czy ten kabel w ogóle tam spasuje, bo on tutaj ma taką krótką dość wtyczkę na skrętkę. No, ale przymierzymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj już mamy jedne złączki porobione, bo tutaj mam do CB radia przepuszczone, ale się wepniemy kolejnymi tutaj, żeby przeciągnąć ładowanie do tyłu. Teraz przejdziemy jeszcze do tyłu, bo można tutaj to zrobić tak, że próbować odciągnąć to do góry, ale ciężko to idzie i tędy się wepchnąć z kablem, ale tak naprawdę wystarczy rozkręcić z tyłu schowek, popielniczkę to znaczy. Tu są dwie śrubki. Jak to wyciągniemy, to kolejne dwie i to całe zacznie nam chodzić. Wtedy to sobie dźwigniemy do góry i przepuścimy kable. No, troszkę się namęczyłem, ale już mamy zamontowane gniazdo i kabel AUX. Tak to wygląda od spodu. Kabel jest już wpięty. Tutaj jeszcze tylko wepniemy prąd do ładowarki. No, co nam zostało? Połączyć kable tutaj. Zrobić nowe spinki, tam kawałek dalej. Przepuszczę tak samo jak AUX-a, podepnę do tego. No i powinno działać, będziemy składać. Dobra, pokażę jak to będzie już wszystko podłączone i czy będzie działać. Dobra, mamy tu już kabelki połączone. Musiałem je tutaj przedłużyć, bo tamte były za krótkie. Tak więc dorobiłem nowe. Tutaj mamy wszystko już podpięte. Tak jak jest. Ładnie to ułożyć trzeba. Widać, że się mieści. Tu jest wejście na kabel AUX. Tutaj gniazdo ładowania już widać, że działa, jest podpięte do prądu. Jest wszystko ok. Czy AUX działa? Jest, AUX działa, więc jest dobrze. No to teraz pozostało po prostu poskręcać to tak, jak było wszystko na początku. No i gniazdo już mamy założone dodatkowe. Dwa porty USB. AUX-a z boku. Wszystko się mieści. No trochę zabawy przy tym jest, ale myślę, że warto takie udogodnienie sobie zrobić. Choćby z kuli tego, jak ktoś jedzie z tyłu i chciałby się podpiąć do ładowania, a z tyłu nie mam żadnych ładowarek, no to zawsze tu może sobie wypuścić jeden kabelek. Tutaj do AUX-a będę jeszcze planował dokupić Bluetooth. I po prostu będę chyba wpinał Bluetooth i łączył się przez Bluetooth z telefonu, tak będzie najlepiej. Ale to jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie. Na razie, tak jak widać, wszystko działa. Ładowanie jest. AUX jest przepuszczony. No to teraz biorę się za składanie. Dzięki za oglądanie. Zostawcie subskrypcję i lajka pod filmikiem. Dzięki.